Cześć. Dzisiaj mamy bardzo fajny sprzęt. Jest to Yamaha Grizzly 2019 700. Tak jak tam widzicie, bardzo ładnym kolorze niebieskim. Wersja Special Edition. Czyli z lepszym silnikiem niż tych 707, co wychodziły. Ładnie już doposażone jakieś LEDy, wyciągarka, płyty. Ale dodatkowo właściciel zaczął sobie zmianę trochę. Czyli przede wszystkim snorkle, highliftera oryginalne wyjdą. Następnie od chłopaków składowanie.pl wyciągnięcie chłodnicy oraz reszta części, które też zamówiliśmy u chłopaków. To jest właśnie Dalton, zestaw Daltona. Czyli mamy tutaj sprężynę oraz rolki, żeby odzyskać lepszy dół i wykorzystać potencjał, co żyjemy w tym silniku. Do tego jeszcze będą montowane lampy, zobaczymy, postaramy się zamontować, zobaczymy jak to wyjdzie. Przy okazji wymienimy oleje wszystkie, przejrzymy cały okłada i będziemy to montować. Teraz tak, no słuchajcie, przy montażu tego zestawu highliftera założymy tutaj, jak to będzie wyglądać, to będzie w ten sposób tutaj mocowane. Ważne jest, no, żebyście sobie jedną rzecz zrobili. Zwróćcie uwagę, jak to mamy zamontowane, będziemy przekręcone tutaj do bagażnika, no to problem z wyciągnięciem tej zaślepki. No i wtedy trzeba będzie po prostu zrobić ułatwienie sobie takie, że choćby na przykład będzie problem, że rozładujemy, bo zostaliśmy na światłach, to trzeba wyciągnąć kable od aku, wyciągnąć do góry na zewnątrz, tak żeby łatwe dojście było, żeby właściciel w każdej chwili mógł sobie podłączyć, tak? Oczywiście w takim wypadku, gdy montujemy takie elementy stałe, które utrudniają nam dojście do, tak jak tu jest elektronika, to należy wszystkie wtyczki porozbierać, poczyścić i zabezpieczyć odpowiednimi preparatami po to, aby wilgoć po prostu nie robiła spustoszenia i po prostu nie było, że pośniedzieją nam styki i nagle okaże się w terenie, że coś nam nie działa albo bezpiecznik coś nie styka, no i w tym momencie co zrobimy, no akurat to jest problem z rozebraniem, tak? Więc pamiętajcie, gdy robicie takie przeróbki, przygotujcie się pierw od podstaw, tak? Pamiętajcie, latacie dużo w wodzie, błocie i tak dalej. Wszystkie styki, które posiadacie, które widzicie, macie jakieś, które widzicie, jest możliwość ich rozpięcia i spięcia z powrotem, weźcie to naprawdę, poczyście i przygotujcie i zabezpieczcie odpowiednimi preparatami. I wtedy naprawdę kład będzie wam lepiej służył i będzie po prostu niezawodny, tak? No, nie będziecie się męczyć z tym, że kurde ktoś jedzie, a wy stoicie. No dobra, ja powoli zabieram się za rozbieranie. Zaczynam w pierwszej kolejności od skrzyni CVT. Tam jest zestaw Daltona, który nam to poprawi na pewno działanie w skrzyni. Przede wszystkim, no to co jest trochę bolączką moim zdaniem w tym sprzęcie, to jest, że no niestety wciskamy tutaj przycisk od gazu, ona bardzo wolno reaguje. Ten zestaw nam na pewno to polepszy, że będzie szybsza reakcja na gaz, dzięki czemu większe panowanie też nad kładem i większe możliwości oczywiście teraz terenowe, tak? No i dzięki temu zestawowi mam nadzieję, że zjedziemy na tyle, uda się odzyskać moc z dołu, żeby nie było bardzo łatwo go postawić na koło i będzie naprawdę właściciel bardzo zadowolony. No nic, zobaczymy jak dalej, postaram się w następnych odcinkach wrzucić wam, jak postępy pracy wyglądają, no bo to nie jest na 5 minut tak naprawdę do zrobienia, trochę trwa to. Ale postaram się w następnych odcinkach wrzucić, jak to wyglądają już po modyfikacjach. No to co? Trzymajcie się, cześć!